Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj kolejny z filmików z serii naszej zielarni. Przedstawię dzisiaj Państwu stewię. Stewia jest rośliną, która oryginalnie pochodzi z Ameryki Południowej. U nas w Polsce zrobiła ostatnio wielką karierę jako taka substancja słodząca. Gdyż związki zawarte w stewii odpowiadające za słodki jej smak są to glikozydy stewiolowe, niezaliczane do grupy cukrów. I dlatego stewia charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym oraz zerową kalorycznością. Jest to bardzo istotne w przypadku osób dbających o linię, odchudzających się. Możemy używać stewii jako słodzik, jest jak najbardziej wskazana, oraz dla osób borykających się z problemem cukrzycy. Na półkach sklepowych spotykamy się z wieloma różnymi rodzajami stewii, różnymi jej postaciami. Mamy do wyboru na przykład tabletki, stewie w płynie, stewie w proszku, ewentualnie liście stewii. Co wybrać? Zaraz pomogę Państwu dokonać wyboru. Na początku zaprezentuję Państwu tabletki ze stewią. Ich plus to na pewno to, że są niewielkie i można zawsze zabrać do torebki i w każdym miejscu z nich skorzystać. Minus z opinii wielu pacjentów to chociażby to, że zmieniają smak napoju. Uważajmy, wybierając tabletki ze stewią, czy nie zawierają w swoim składzie dekstrozy, maltodekstrozy. Niestety producenci troszeczkę nas oszukują i często dodają ten składnik, a on niestety jest cukrem i będzie powodował podnoszenie poziomu cukru we krwi. Kolejna taka forma godna polecenia to stewia w płynie. Tutaj mamy stewię zawieszoną na podłożu glicerynowym, gliceryna roślinna. Dozujemy kropelkami, bardzo łatwa forma w użyciu, nie zmienia smaku doprawianych, dosładzanych przez nas produktów, także polecam jak najbardziej. Ostatnią z form, jaką chciałam Państwu przedstawić, są liście stewii. Dla mnie jest to produkt jak najbardziej naturalny. Nie zawiera żadnych substancji dodatkowych ani pomocniczych. Na jego bazie możemy przygotować nasz własny eliksir, o którym zaraz Państwu opowiem. W mojej kuchni bardzo rzadko używam cukru, ale kawę lubię słodką. Dlatego na bazie liści stewii przygotowuję eliksir. Około 10 g liści stewii na szklankę wody. Odgotowuję to i zlewam do buteleczki. Dwie łyżeczki tego eliksiru odpowiadają jednej łyżeczce cukru. Można używać tej miksturki zarówno do deserów, ciast, jak i do słodzenia po prostu kawy czy herbaty. Podsumowując, proszę Państwa, czytajmy etykiety, unikajmy produktów, które zawierają w swoim składzie aspartam, sacharynę. Są to składniki silnie neurodegenerujące, wpływające niekorzystnie na nasz układ nerwowy. Sporządzenie takiego eliksiru zajmuje dosłownie kilka minut. Jego trwałość 4-5 dni, jeżeli będziemy przechowywać go w lodówce. Produkt naturalny, bezkaloryczny, nadający słodkości zarówno napojom, jak i deserom w naszej kuchni. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania naszych filmików.